Szanowni Państwo, wczoraj z Warszawy ruszyły autobusy, busy programowe Platformy Obywatelskiej z panią premier Ewą Kopacz i z innymi osobami. Jeden z nich przyjechał na Dolny Śląsk. Byliśmy dzisiaj we Wrocławiu, Wałbrzychu, Świdnicy, Świebodzicach, Żarowie, w różnych miejscach. Teraz przyjechaliśmy do Jeleniej Góry. Przyjechałem tutaj z największą przyjemnością wesprzeć naszych kandydatów. Jelenia Góra, miasto kiedyś bardzo mocno związane z wojskiem, więc tutaj mam i do niego taki sentyment zupełnie związany ze swoją funkcją, ale przede wszystkim chciałbym dzisiaj powiedzieć, że mamy bardzo mocną listę, przewodzi jej mój dobry kolega z rządu, współpracownik, zresztą mogę powiedzieć, że na tym miejscu, gdzie on dzisiaj pracuje, też pracowałem w resorcie wcześniej MSWiA, teraz Administracji Cyfryzacji, Stanisław Kuskowski. Chciałbym też bardzo mocno wesprzeć kandydata Platformy Obywatelskiej do Senatu, pana Huberta Papaja, dobrze tu znanego, wiceprezydenta, radnego, osobę młodą, ale bardzo doświadczoną. Wydaje się, że taki senator bardzo się przyda ziemi jednogórskiej. No i inni kandydaci, znacie ich dobrze Państwo. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepszych, najmocniejszych list w Polsce. Mam tu pewne porównanie, bo dużo jeżdżę i rozmawiam, więc bardzo liczymy na to, że Jelenia Góra z Legnicą, a dzisiaj jesteśmy w Jeleniej Górze, mocno wesprą. Ważnym aspektem naszej podróży, naszych busów jest to, że przedstawiamy program, hasło Silna Gospodarka, Wyższe Płace. Opowiadamy o naszym programie Polska Przyszłości. Jego esencją jest to, że chcemy, żeby Polacy w swoich portfelach odczuli efekty wzrostu gospodarczego, żeby po prostu zarabiali więcej. Temu służyć będą różne działania, które proponujemy. Temu służy nasza propozycja podatkowa, która też zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. Także zmobilizowani, bo zaczynamy ostatnią fazę kampanii. Bus będzie po Dolnym Śląsku jeszcze jeździł, podróżował, pewnie przyjedzie też i tutaj jeszcze raz na ziemię jednogórską, a dzisiaj jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Panie premierze, jak wyborcy Platformy w okręgu senackim numer 2 mają się połapać? Tydzień temu szef MSZ-u popiera wyrzuconego z Platformy Jerzego Pokoja, dzisiaj szef MON-u popiera kolejnego kandydata. Jest jeden kandydat Platformy Obywatelskiej, tutaj pan Hubert Papaj, i jego popiera Platforma Obywatelska. Szef MSZ-u będzie miał jakieś konsekwencje z tytułu poparcia nie człowieka Platformy? Ja nie jestem tutaj od oceniania różnych wypowiedzi. Jednoznacznie mówię, Platforma Obywatelska, my wszyscy popieramy Huberta Papaja i wierzę w to, że będzie senatorem Rzeczypospolitej.